Małopolska. Region jest nasz. 10 minut po ósmej w piątkowy poranek. Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron. Dzień dobry panie wojewodo. Witam pani redaktor, witam radiosłuchaczy. Panie wojewodo, europoseł Edward Czesak z PiS namawia, cytuję, nie czekać, odsłaniać, kto będzie kandydatem PiS na prezydenta Tarnowa. Co pan na to? Pan y, poseł Czesak, jak y, był prezesem, y, ja wtedy byłem wiceprezesem, a Kaziwiszko poseł sekretarzem, to wtedy rzeczywiście te decyzje jakby w wąskim kręgu zapadały szybciej. Mhm. Teraz jakby już czas jest coraz bardziej taki napięty, no i to, to jakby i nasi sympatycy, ale też i społeczność Tarnowa oczekuje pewnych decyzji. Więc może rzeczywiście należałoby tutaj już troszeczkę przyspieszyć? No to co powiemy dzisiaj słuchaczom i mieszkańcom Tarnowa i regionu? Możemy im coś dzisiaj powiedzieć w tym programie? Kto będzie kandydatem? E, ja nie wiem. Natomiast. E... Słuchałem u Państwa był pan poseł Wiesław Krajewski, wiceprezes zarządu okręgowego i on tam cztery nazwiska podał takich potencjalnych kandydatów. Mnie wprawdzie brakło, jakby w tym wykazie parlamentarzystów, no bo oni ciągle jednak gdzieś tam byli brani pod uwagę, bo już i startowali to, to tak sięgając w historię. Natomiast rzeczywiście no, to taki pomysł zgłosił pan prezes Wojciech Bernacki pan poseł żeby prawy bory przeprowadzić no mam też mam mieszane uczucia. No, właściwie Euro należałoby usiąść, decyzję podjąć uważa, i, że nie są i, i, i ją jakby ogłosić i, i wtedy wiemy już na kogo gramy. Chyba, że nie mamy kompletu jeszcze informacji. Pan prezes Brnacki ma jakąś wiedzę, czy czeka na jakąś wiedzę dotyczącą chociażby tych deklaracji no, pana Grzegorza Kondzielewskiego, które od dłuższego czasu padają, że że w jakiś sposób jest namaszczony. No właśnie, panie wojewodo, to skoro pan tak, to ja tak. Czy będzie kandydat PiSu, czy Zjednoczonej Prawicy, skoro mowa o Grzegorzu Kondzielawskim? Bo to on miałby być kandydatem właśnie Zjednoczonej Prawicy. E, tu ja nie widzę prostej odpowiedzi, natomiast według mojej takiej oceny, no gdyby pan Grzegorz Kondzielawski tym kandydatem jakby takim pewnym miał być, to, to takie deklaracje jasne i czytelne chyba już by dawno padły. No, skoro nie padają, no to zaczynam jednak się zastanawiać, że to, to może jednak był yy, jeszcze nie ten kandydat. Podobno na poważnie takie informacje docierają do radia. PiS rozmawia z pediatrą, z radnym Romanem Korczakiem. To prawda? W sprawie hmm. kandydowania rzecz jasna na prezydenta Tarnowa. Yy, nie mam takiej wiedzy. Ja w takich rozmowach nie uczestniczyłem. Yy, od pani to nazwisko słyszę po raz pierwszy. Nie znacie się? Znamy się, ale w kontekście kandydowania jako, jako kandydata Prajsprawiedliwości na prezydenta Tarnowa. Być może to taka niespodzianka. Radny Piotr Wójcik także podobno stoi wysoko w notowaniach partii i też jest brany jakoś pod uwagę. Pojawiało się jego nazwisko. Mhm. Tutaj chyba najbardziej jakby optował za tym wyborem prezes, prezes obecny, pan poseł Bernaski. Chociaż też jakby jednoznacznej deklaracji, chociażby na ostatnim zarządzie okręgowym, w tej kwestii jeszcze nie było, więc temat chyba jeszcze, jeszcze jest taki no, niedopięty. Nie brakuje głosów takich, że Piotr Wójcik jest zbyt mało znany jeszcze. Pan podziela ten pogląd, czy niekoniecznie? No, ja go znam. Natomiast. Chyba rzeczywiście nie pełnił jakichś znaczących funkcji, czy, czy, czy nie jest tak rozpoznawalny chociażby doktor Kazimierz Koprowski, który no, niedawno tutaj był szefem struktury Komitetu Grodzkiego w Tarnowie. Może coś w tym rzeczywiście jest, że nie jest to taki kandydat... Który już ma tą, tą, tą rozpoznawalność na takim bardzo wysokim poziomie koniecznym dla startu na, na prezydenta. Panie Wojewodo... Ale przed nim byłaby kampania, więc to też no, mhm. byłby czas na pokazanie się. Czy podjęcie pracy w Ministerstwie Edukacji Narodowej przez Kazimierza Koprowskiego, wspomnianego kilkukrotnie już przez pana w tym programie, oznacza, że nie będzie kandydował na prezydenta tarnowa? Y Chyba tak jednoznacznie to, to, to nie można tak stwierdzić. Natomiast jakby e, mnie ta decyzja również zaskoczyła, bo no tak jak wspomniałem, współpracowaliśmy dość blisko. Państwo w naprawdę poprzednim nie wiedzieliście narządzie. zupełnie, że Kazimierz Koprowski planuje się przenieść do Warszawy. Każdy z działaczy PIS dokładnie tak samo mówi, że to jest duże zaskoczenie. Nie wiedzieliśmy, było to duże zaskoczenie. Oczywiście, w momencie po wygranych wyborach, pan e, dr Kazimierz Koprowski był jakby prezentowany do, do zagospodarowania nie tylko w obszarze edukacji, ale jako no, człowiek mający określony potencjał wiedzy i możliwości. E, natomiast, jakby, że teraz w tym momencie te decyzje, no to, to, by, to było zaskoczenie. E, no i jednak chyba nie da się uciec, że, że to jest w tym czasie, kiedy. Kazimierz Polski stracił stanowisko jakby tutaj, czy nie został wybrany na, na szefa Komitetu Grockiego Prawa i Sprawiedliwości w Tarnowie i ustąpił tutaj miejsca dla pana Ryszarda Pagacza. Czy to A nie odcięcie... znalazł też jakby nawet propozycji, żeby chociaż znalazł się w takim prezydium tego zarządu, no to no właśnie, być może to on Wojewodow... zaważył on też na jego decyzji, to ale to trzeba jego zapytać. od tarnowskich spraw? Czy to oznacza, że nie będzie kandydował? Jak pan to czuje, jak pan to widzi? W pierwszej kolejności to trzeba byłoby jakby rzeczywiście więcej troszeczkę e, poprosić o informacje od samego tutaj no To jest trudne, muszę Chrystusa przyznać, bo, bo akurat kontakt z nim od tego dnia jest <grym> utrudniony ponieważ... mocno. E, no nie wiemy jakby tak do końca, czym się kierował i jaki tutaj ma, ma plan na swoją przyszłość. Pan takiej wiedzy nie ma. Nie mam takiej wiedzy. Panie wojewoda podobno Pleśna ma szansę na... Dodatkowe wsparcie, tym razem z budżetu państwa, na stabilizację osuwiska tego groźnego, dużego woźnicznej. To prawda? Będą pieniądze? Czy to jest jakiś plan póki co? E, t, tak, to prawda. To osuwisko i, i, i sposób jego stabilizacji on, e, o ile dobrze pamiętam, uzyskał na chyba na ostatnim posiedzeniu, nie, nawet na wcześniejszym posiedzeniu zespołu, który ocenia e, te kwestie dotyczące szkód osuwiskowych. E, Pozytywnie w sensie, że, że jest to możliwe i, i można to realizować z dofinansowaniem ze środków publicznych, ze środków ministra spraw wewnętrznych administracji. I ta rekomendacja pozwala jakby tutaj ubiegać się o dofinansowanie w najmniej z dwóch źródeł. Jedno to rzeczywiście jest możliwość pozyskania środków ministra na usuwanie skutków klęsk, w tym również ruchów ziemi. A druga możliwość jest też znaczna pula środków unijnych w dyspozycji e, to pana marszałka i można aplikować. Ale z budżetu z państwa, panie Wojewodo, kiedy ewentualnie można spodziewać się jakiejś decyzji w tej sprawie? E, nabory na, na rok 2018 będą w ciągu najbliższego tygodnia dwóch ogłoszone. Czekamy tutaj na pismo ze strony pana ministra, że możemy otworzyć tak zwaną bramkę, czyli rejestrować wszystkie wnioski samorządów na usuwanie szkód, bądź popowodziowych, bądź wskutek ruchów osuwiskowych. A za niecałe dwie godziny przekazanie nowej karetki dla Tarnowskiego Pogotowia. Gdzie będzie stacjonowała? Gdzie będzie jeździła? Po jakich rejonach? To już jest decyzja tutaj hmm. pani dyrektor Kunecki, która rządzi Tarnowskim Pogotowiem, natomiast mnie cieszy, że, że nastąpi kolejna, jakby tutaj wymiana taboru tego, który ma duży przebieg, i że e, zakup tego ambulansu był możliwy dzięki wsparciu, dużemu wsparciu dotacją wojewody, bo pół miliona złotych na, na wyposażenie i na ambulans zostało przekazane. Dlatego y, no to jest ważne, dla samego ratownictwa jest ważne i dla naszego bezpieczeństwa, żeby ambulans zawsze był sprawny, zawsze bezpieczny i żeby niezawodny, a Panie ponieważ dla wyobrażenia... zużywają się dość szybko te, te ambulansy, no to, to ta wymiana jest konieczna i niezbędna. Dla wyobrażenia mojego i słuchaczy, ile kosztuje taki samochód już z wyposażeniem, taka karetka, jaki to jest rząd wielkości, jakie to pieniądze? Zależnie od marki samochodu, tak a tutaj, więcej. o ile wiem, jest to Mercedes y, również z napędem na cztery koła, co dla terenów gorzystych jest dość istotne, no to y, zawsze pojazd bazowy to jest kwota powyżej 300 tysięcy. Natomiast w granicach 200 tysięcy jest wyposażenie medyczne, poczynając od rzeczy prostych, więc butli z tlenem, noszy, łoży pod nosza i różnych wyposażenia poprzez defibratory, respiratory i wszystkie te urządzenia, które muszą być na tym etapie, kiedy pacjenta się ocenia, diagnozuje i, i wiezie się go do, do tego właściwego miejsca, gdzie zostanie przyjęty, czyli albo na szpitalny oddział ratunkowy, albo do centrum urazowego, czy czy na specjalistyczny oddział, na przykład w przypadku kwestii kardiologicznych. Zostańmy jeszcze przy służbie zdrowia. Lekarze nie są zadowoleni z rozmów z rządem i za chwilę w tych małopolskich szpitalach, także w tarnowskich może być problem z kadrą po prostu. Nie ja jestem ciekawa, czy Pana zdaniem, panie Wojewodę, to jest problem wydumany, czy problem realny? Realnym problemem jest, że, że kadry medycznej, a, a właściwie lekarzy, chociaż pielęgniarek też, mamy. Generalnie mniej niż są nasze potrzeby. E, I ten stan e, to to jest coś, co nie można tak z roku na rok e, poprawić, ponieważ no sam, sam czas kształcenia się lekarza. E, tak, ale lekarze dodatkowo odchodzą to są z pracy w tej chwili, rezygnują z pracy wskutek protestu. To mówi Pani o tej podejmowanej e, akcji, rezygnacji z, rezygnacji z, z klauzuli opt-out, opt która. Jakby była deklaracją osobistą, że zgadza się lekarz pracować więcej niż 48 godzin w tygodniu. Ja nie mam nic przeciwko temu, że lekarze decydują się, że, że nie będą pracować dłużej niż 48 godzin w tygodniu, bo to jest ich wybór i, i jakaś decyzja. Natomiast nie bardzo jestem w stanie zrozumieć, że podejmują te działania w sposób akcyjny. Ponieważ to w tym momencie nie patrzą w ogóle na kwestie bezpieczeństwa pacjenta i na jego jakieś zaplanowane zabiegi, operacje czy, czy przyjęcia, natomiast w pewien sposób uprawiają szantaż na tym zdrowiu pacjenta, i to nie bardzo w moim przekonaniu mieści się w etyce zawodu lekarza. To jest jednak zawód szczególny. I, I mam takie, nabieram takiego przekonania, że jednak część środowiska lekarskiego, nie całość, bo naprawdę tam są bardzo świetni lekarze, natomiast część środowiska lekarskiego dla korzyści tylko i wyłącznie finansowych, no pokazuje swoje takie e, troszeczkę zepsucie i, i zachowanie wysoce nieetyczne. I to mnie martwi. Dyrekcja szpitali próbuje sobie z tym radzić i gdyby to były pojedyncze sytuacje, to ma czas zawsze na zareagowanie, znalezienie Pan bądź nowego lekarza, bądź, tej sytuacji. bądź natomiast jeśli się podejmuje zbiorowo decyzję w jednym momencie, no to jest to wyraźne zachowanie na destabilizację pracy szpitala, Co się czyli przeciwko jakby jednostce, w której się pracuje my monitorujemy jakby jak to wygląda w Małopolsce. W Małopolsce liczba szpitali jest dość duża w związku z tym na dzisiaj nie ma jakby sytuacji takiej alarmowej. Pewne ograniczenia szpitale zgłaszają, ale nie ma jakby sytuacji, którą gdzieś tam w Polsce już można było przeczytać, że jakiś oddział czasowo zawiesza w ogóle swoją działalność z powodu jedno. braku obsady. Tutaj w Małopolsce wygląda to dużo lepiej. Natomiast no jest rzeczą normalną, że pracownicy poprzez związki zawodowe wchodzą w spór płacowy z pracodawcą, i to jest nawet uregulowane ustawowo, jak takie spory rozwiązywać. Podejmowanie protestów tutaj w takiej postaci, żeby jednak paraliżować pracę i uniemożliwić reakcji. Reakcję dyrekcji, bo, bo znalezienie lekarza na zastępstwo czy uzyskanie zgody na zwiększenie godzin innego to nie jest coś, co, co, co pracownik, co lekarz podejmie z dnia na dzień. No, trzeba, jakby mieć ten czas na decyzję. To tutaj jednak ta akcja protestacyjna w celach finansowych dla mnie jest nie do końca taka, którą mógłbym przyjąć za, za właściwą i stosowną. I to mnie niestety martwi. Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron z nami w piątkowy poranek. Bardzo dziękuję, Panie Wojewodo. Za dziękuję spotkanie. bardzo, dziękuję Panie Redaktor. Pierwszy raz w nowym roku spotkaliśmy się, więc proszę przyjąć życzenia i również wszystkim radiosłuchaczom. słuchaczom jeszcze raz, bo już tu składałem życzenie, jeszcze raz pragnę przekazać, żeby ten rok był pełen optymizmu i samych dobrych rzeczy, żeby nic złego się w tym roku nie działo. A ten optymizm z tego roku, żeby jeszcze tylko się potęgował. Panie Wojewodo, oby tak było i do usłyszenia.